Dziewiąta edycja plebiscytu czytelników portalu Chojna24.pl. Pani Dorota Bogdanowicz, czyli babka z piasku. Serdecznie gratulujemy. Statuetka należy już do pani, nie do nas. Serdecznie jeszcze raz gratulujemy. Jak samo poczucie, gdy pani zobaczyła, że pani nazwisko pojawiło się w naszym plebiscycie? A to rodzice do mnie zadzwonili i powiedzieli, ty jesteś na Chojna24. Se myślę, co robię? Kronika kryminalna czy co? I mówią, ty jesteś do konkursu nominowana. Ja mówię, jak to? Akurat jechałam do Chojny. Ja mówię, czytajcie, co tam jest. I zaczęli czytać mi tekst i opowiadać, co tam jest napisane. No to się wzruszyłam. Potem stanęłam samochodem, zobaczyłam. No pierwsze co, to musiałam zdjęcie poprawić. Ale byłam wzruszona. Wręcz to, co przeczytałam, to mi było bardzo miło. Jest pani znana z tego przede wszystkim, że zbiera pani długopisy. Ma ich pani ponad... 42 tysiące oficjalnie zliczonych. Nieoficjalnie dobijam do 80, ale nie mam czasu ich wszystkich zliczyć i ułożyć. Ale jeszcze jednego pani w kolekcji swojej nie ma. W trzech kolorach. Super, więc faktycznie trzy, nie mam. Trzy kolory wędrują jeszcze do pani kolekcji. Skąd zamiłowanie do zbierania długopisów? Bo to nie jest chyba takie codzienne. To nie jest taka codzienna pasja. No nie, no jedni zbierają obrazy sztuki, drudzy stare auta, a ja zbieram długopisy. Jakoś idzie, no bo ta liczba jest naprawdę fenomenem. Największa w Polsce, choć nie jest to rekord Guinnessa z 260 tysięcy w Niemczech, z tego co udało mi się kiedyś sprawdzić. To jeszcze trochę mi brakuje. Ale pani będzie brnąć do tego, żeby... Brnę, jeszcze mam kawał życia przed sobą. Oprócz długopisów są jakieś jeszcze plany, żeby coś pobocznie zbierać, czy... A ja jeszcze zbieram lalki porcelanowe, mam ich koło 200 i zbieram zdjęcia i autografy ze sławnymi osobami, mam ich koło też 200. Takie nazwiska? Michał Wiśniewski, ostatnio Alicja Majewska, jest i Polityki i Kalisz i są gwiazdy telewizji naszej polskiej głównie. No mam, dla mnie to są teraz perełki, mam Hankę Bielicką, Krystynę Feldman i Krystynę Sienkiewicz, są to trzy osoby, których już z nami nie ma, ale są. Oprócz tego zajmuje się pani też tematyką taką społeczną, jest pani wszędzie gdzie się da. Nie, no wszędzie się nie da być. Jestem tam, gdzie mogę i tam... Ale dużo pani jest. No nie, no nie aż tak dużo, ale no gdzieś tam się pojawiam i na ile mogę, na tyle pomagam. Co panią ciągnie tak do społeczeństwa, do tej pomocy? Ale, głównie pomagam dzieciom. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Motocykliści dla Dzieci w Szczecinie i jestem zaprzyjaźniona z naszym domem dziecka w Chojnie. A najlepszą nagrodą są te dzieciaki i ich wdzięczność, jak piszą na Facebooku, kiedy pani do nas przyjedzie, albo chcą, żebym z nimi została, uśmiechają się, przychodzą na kolana, rozmawiamy, bawimy się i one są największą nagrodą. W tym roku, ten rok de facto nam się dopiero rozpoczął, ma pani jeszcze jakieś plany co do tych dzieci, co do różnych akcji, które nas czekają? No, ze szczecińskimi i ze stowarzyszeniem robimy motozające. A w tym roku też mam swój plan na moje dzieciaki, jak ja to mówię, moje dzieciaki z Chojny. I też chcę im zorganizować jeden dzień u mnie z atrakcjami, ale to dopiero mi się narodził pomysł, więc muszę, wiadomo, pozyskać osoby chętne, żeby mi pomogły. I zawsze coś, albo na spontanie się po prostu coś rodzi. Na spontanie, najlepiej. Jak chyba zbieranie długopisów? Też przyrosło na spontanie, czy... To było planowane, kiedyś pani usiadła. W sumie to chyba pozbieram długopisy. A to było coś takiego, bo to jak Niemcy przyjeżdżali do mamy do sklepu, to wybierali długopisy, to w latach 90. nie było już takie modne, nie było tych napęczki, tyle długopisów i wybierali. Tak ja mówię, kurczę, czego nie ja? No i przyszłam po domu, po znajomych, zrobiło się 100-200. Potem przyjęłam parę mniejszych kolekcji. Ktoś mi oddał, bo komuś się nie chciało zbierać, bo zalegało, bo to trzeba mieć ten. Przejęłam parę kolekcji. I tak rośnie, chociaż dalej do mnie piszą, tylko ostatnio pan zadzwonił, powiedział, że mi sprzeda kolekcję 4000 po złotówce za sztukę. Dziękuję, że mnie to nie bawi. Po złotówce za sztukę, to w sklepie można kupić za 50 groszy. No tak, ale chciał po złotówce, no to sobie pomyślałam, no to tak przeliczając na złotówki, to jest moja kolekcja trochę warta. Oj, bardzo. A jak mam jeszcze perełki? Chiny, Kongo, Tajlandia, Dubaj. Mam specjalną szafkę, ale tu trzeba osobiście przyjechać i zobaczyć. Jest specjalna szafka ze specjalnymi długopisami. Jest pani z jakiegoś długopisu najbardziej zadowolona? Nie, mam szafkę i tą jedną, która jest najbardziej. Są, nie wiem, w kształcie mikrofonu jest długopis, w kształcie ciastka, w kształcie banana, w kształcie marchewki, hot doga. To trzeba zobaczyć. Z tych jestem dumna. Najlepiej. Już, najlepiej iść na jakość teraz, już nie na ilość.
Osobowość roku 2018, pani Dorota Bogdanowicz. Dziękujemy bardzo pięknie. Dziękuję bardzo i chciałam podziękować za zgłoszenie. To jest bardzo miłe, że ktoś mnie docenił. Będę robić dalej to, co robię i chciałam podziękować znajomym i ludziom z Facebooka za każdy głos, bo tylko dzięki wam to się udało. A my dziękujemy przede wszystkim pani, no bo dla pani wręczyć statuetkę to jest ogromny zaszczyt i no dobra, dziękujemy już. Bardzo pięknie. Dziękuję bardzo.